Hejo, hejo, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj, uwaga, uwaga, to dzisiaj będzie odcineczek z wypuszczenia Dambusi, Bambusi. O Boż, ale macie kupy tutaj. Ale kupy. Cóż, musimy Darusi nalać wody. Ale ogólnie sobie otworzymy tutaj dziewczyny. Otworzymy sobie tutaj. Zobaczymy, jak tam mała będzie wczoraj. Dzisiaj mała ma 4 dni. Wczoraj ogólnie Łukasz już ją wypuścił. Wczoraj Łukasz ją wypuścił. Pierwszy raz. I Tośka w ogóle zachowywała się jak nie wiadomo co. Tośka to dosłownie myślała, że to jest jej źrebak. Co to kręcia? Co to? Tośka zaczęła tak świrować, że hit, nie? Krymona, idź sobie. Krymona, idź sobie. Idź. O. Patrzcie. O, jak wiaderka. Już, Dalunia, już. Zabieramy wiadereczkę. Musimy nalać Daluni wody. Patrzcie. Piękna mała wier. Drugi raz już na dworze. Ale za pierwszym razem to mówię wam. Tośka. To miała takiego laga. O co chodzi? O, tam jest Tośka. Co to jest, kręcia? Dziecko? Dziecko na dworze? Co to za źrebak? Co to za nowy zwierz? Cześć, Dambi! Hello, maleństwo! Jaka ty jesteś malutka! Dzień dobry, zobacz! Pamiętasz? Chodź, pokażemy z przedniej. O! Dzień dobry! Tęskniłaś? Ale zaczęło padać, o nie! Jagody, jesteś super. Buzi, buzi. Buzi, buzi, pytolki. Ale ona jest już fajna, co? Au, już na mnie nogę złakłada. Au, au, ty. Au, nogę masz. Normalnie pcha się na mnie. Ty się pchasz, tak? Ej, poczekajcie, wyczyszczę kamerę. Okej, no, normalnie nie wierzę, no. Dambi. No, a ładno wchodzi na mnie, normalnie wchodzi na mnie. Patrzcie, chciałabym jeszcze mnie kopnąć. Tylna, o, normalnie. Co za agencior? Dambi? Dambi, Dambi? Halo? Kto jest takim małym dzikuskiem? A? Gdzie ta mama idzie? Mama cię uciekła. Mama! Ale wiecie co? Ale pogoda się szybko popsuła. Ogólnie jest ciepło, ale... Ale deszczyk zaczyna padać. Bez sensu bardzo. Jagódka sobie śpi za ścianą, o tam, tu. No. Mamy tak, dzisiaj ile mamy? Chyba 7 stopni. Mamy dzisiaj, tu mamy pieski. Tu mamy wiaderka, muszę iść nalać wody Daluni. Dala widzi jagodę. Co tam jest, Dala? Dala, co tam jest? Dalunia, co tam jest? I Dambi teraz, szybko. I siup. I siup. I biega. I biega. Ekspres polarny. Ha? Cześć, maleństwo. Tosia. A, Tosia jest zamknięta. Słuchajcie tego. Łukasz zamknął Tosię, bo na kamerach zobaczyliśmy, że normalnie Denver chce po niej skakać. Rozumiecie to? W sensie Tośka przy płocie tak tyłkiem mu się... O, Candy ziewa. Tośka mu się tyłkiem nastawiała, a Denver, wiecie, a Tośce by coś odwaliło, kopło, kopa by zasadziło i by nie było Denverka. Dlatego jest Tosia zamknięta. Nie, Dambi? Ja muszę tutaj przy tym, żeby się nie otwojerało. Ktoś na dworze, Dambisia? Tak? No? Halo? Halo? A jakoś położy kamerę może. Nic? Nie. Dobra, przyjechał Łukasz. Dałam Daluni wody. Ona posisiuje sobie. O, taki słodziak mały. Serio, ja... O, widzisz, też na ciebie już wchodzi, widzisz to? Normalnie już się tak pchała na mnie, żeby mnie przewróciła. Patrz, jak ona jest kochana. Ej, serio, będzie fajnie. O, patrz, jak na ciebie włazi. Patrz. O Jezus, patrzcie to! Patrzcie to! Oj, weź trochę się cofnij, Łukasz, bo tak ciężko z kamerą tu jest.
O! No mi też już chciała, widzisz? Odwraca się tyłkiem, żeby kopać. Patrz tam. Mała zozo. Jest niezła, co? Ej, ej, ej! Mała! Jakie te rybaki to są... Bok się musi stać, nie? To trzeba pilnować cały czas. Ja pierdzielę, ej. Rozumiesz? By zrobiła to, co ty wiś na odcinku z tym... nie będę mieszkał z tym coś tam. Dosłownie. Odmurzona. Jak to, kurde, większość koni. Jak to było dzisiaj tam... Dzisiaj akurat post. Zrobi później myśli. Tak, dosłownie, to są konie. Nieważne, co by było, jakby było zrobione, to koń i tak się wtaranuje w kłopoty. I to jest no idealny... Jezu, Dambi. Chodź tu, Bobasie mały, chodź. Chodź tu, mały Bobasie, chodź. I co? Już biega, bryka, Boże, jak to jest. Jezus, Jezus, co to? Takie boksy z jakimiś tyseczkami coś. No. To dalu, nie? Bacia, wiem, że ty jesteś też taka... Szczura musisz zrobić, nie? Czym tak mocno je klepiesz? No bo tak się szczurzy, to... Ej, dobra. Wystawiłam... O, w ogóle pościeliłam jej tu. Wystawiłam ogłoszenie Candy. I teraz mam oczywiście milion pytań. Czemu? Pomimo, że w ogłoszeniu jest napisane czemu. No jak jest napisane czemu? Że no po prostu mamy klacz do... My prowadzimy głównie rajdy. Ona to jest takim ambitnym koniem i w ogóle, że po prostu nawet nam szkoda. Ona ma predyspozycję i chęci do sportu po prostu. To jest, wiecie, taki sport i horsi. No co ty robisz, mała? Poczekaj. I co? Nie, ale mleczkiem pachnie. Nie rajdy robić koniem za 40 koła. No właśnie i szkoda nam rajdy. Szkoda nam ją teraz nawet źrebić, skoro ona może się, ona ma, zaraz będzie miała 6 lat. Fajnie jakby jeszcze się no sprawdziła w sporcie, a my to naprawdę na ten sport to mamy tyle czasu, że po prostu uhuhu. Także no, my to nie mamy sobie czasu nawet tak sobie po prostu wsiąść samemu. Więc stwierdziłam decyzję, że po prostu podjęliśmy decyzję, że to będzie najlepsza opcja. Także link do jej ogłoszenia wkleję pod opisem filmu. Nie pada. Jezu, Mikson, pis, no Mikson, pupci, nadeptał ci, Jezus, nadeptał cię. Drap ci uszko. No i co? No i po prostu, no wiecie, no kurczę, to jest naprawdę świetny koń. Fajnie jakby ktoś z nią tak naprawdę się tak zgrał i coś osiągnął, bo ona ma ambicje naprawdę na fajnego konia. Nie? Mały draniochu? Draniuch mały jesteś, chodź. No i teraz, Jezu, płotu dotknęła się, boi, teraz do wody wlazła, Jezus Maria. Jakie, no Jezu, no spoko, nic się nie stało. To są po prostu źrebaczki, nie? Niech to siedzi w boksie na razie, tak do tygodnia chociaż. No, dzisiaj jest ten czwarty dzień. To jest moment, ej. No to jest chwila, patrz tu. Uderzyła się, patrz, tyłkiem dotknęła tego, wlazła w wodę. To jest takie wypłoszone. Nie mała? Bo większy wybieg powinien być. No. A Jezus, ale przynajmniej trzyma się za matką chociaż. Co? Trzyma się chociaż matki. Denver nie był taki chętny. Oj ja, tup, tak, mokre. Nie zaczepia. Daj, Dala. Idź do boksu, Dalunia. Dawaj, idź. No dlatego naprawdę, co jak co niby fajnie wypuścić rybaka od razu jak ten, ale naprawdę dla takiego bezpieczeństwa to jak ten tydzień posiedzi w boksie, te 5 dni, to one są takie już normalniejsze po tygodniu. No powiedzmy. No ale i tak. Dalusia po 3 miesiącach. Też walnęła się. Patrz, a la. Cały czas myzia. W boksie to już wiesz, jest taka pewna, nie? Już podchodzi tu i skanko, drafanko. Ale jednak na dworze coś nowego. Nie, wypuść co 5 na 5 minut. No. Dla niej to i tak takie 5 minut, to już jest dużo, coś nowego. Zobaczcie, ile ona ma tutaj bodźców takich. Ale jak tylko nie było. No co to tam, zarżały i kremona przyszła i...
No mówię, że zepsułeś. Ja byłam taka zła na Łukasza, wiecie co tutaj naprawdę było. A to możesz też wstawić, ale to tak. O, to bez sensu takie. Wtedy pierwsza reakcja koni na źrebakę, to one zaczęły tak świrować tutaj wszystkie. Tośka zaczęła biegać, rżeć, bo myślała, że to jej źrebaczek. A teraz już nie było takiego czegoś, także niestety, ale podziękujcie Łukaszowi. Fajnie, fajnie. Tak. Także to jest Candy wyjaśnione. Jakby ktoś był zainteresowany nią, to śmiało. Można dzwonić, tylko oczywiście zrobiłam tak, że jazda próbna na Candy jest za opłatą, która będzie po prostu tam przy kupnie, jakby ktoś się zdecydował, odjęta, żeby nie było takich sytuacji, że ktoś po prostu przyjeżdża sobie pojeździć. Bo to się coraz częściej zdarza, że ktoś po prostu pojeździ, pojeździć na takim koniku i tyle. Także jazda próbna płatna i tyle. Ale no, ale zapraszamy, jakby ktoś chciał takiego gorącego konika sobie kupić. Nie, bo naprawdę jest genialna. Wczoraj w ogóle galopowałam z nią po wodzie. Ona tak się w zeszłym roku bała wchodzić do wody, a teraz ona się taka odważna zrobiła, że nawet galop w wodzie był. Dlatego wrzucę wam tutaj filmik, króciutki filmik z galopu w wodzie. Ale to już jest naprawdę mega. Bo sobie weszły tam. Przez wybieg. Tak, otworzyły sobie sam. Także co? Także no to tyle. Jeszcze prawdopodobnie będę wystawiać Dakotę, bo Dakota to też ma ambicje na naprawdę wysoki sport, bo sami wiecie, jak ona kocha skakać. Dlatego szkoda nam po prostu trzymać takie konie, żeby tylko je źrebić i tyle. Ale ogonkie merda, patrzcie. Helikopter! Ona zaraz odleci, Łukasz, patrz. Mamusia przed porodem. No. Oj, mała złotka. Jakie to jest kochane, jak ona pije tak. No to co? Dakotę też będę raczej wystawiać, więc jakby ktoś był też zainteresowany, to pisać. Też w podobnym przedziale cenowym, więc wiecie. Także co? Także piszcie, kto obejrzał do końca. Kto zobaczył glebę, prawie glebę Delusi. Komentujcie, subujcie. I czekajcie na nowości. Ale coś ją swędzi ta gira. Coś tam ją swędzi, by chciała. Dobra, idę. O Jezu, pysk! Nie! O ja! Ja już jej buziaka nie dam! Mniam. Napiła się. O mała! Fuj! Dobra, koniec z buziakami. Dobra, to co? To do następnego odcinka, pa, pa.